Teraz już mogę Was bardzo serdecznie przywitać na kolejnej godzinie biblijnej, podczas których od jakiegoś czasu rozważamy, w moim przekonaniu, bardzo ważny temat, a mianowicie mówimy o darach Ducha Świętego. Mówiliśmy o Duchu Świętym, kim jest, a teraz przeszliśmy jakiś czas temu do darów Ducha Świętego. I aktualnie rozważamy dar, trudny dar, ale jakżeż bardzo ważny dar. Dar rozeznawania duchów. Już sobie omówiliśmy dar prorokowania. Jest to bardzo ważny dar, niezbędny Kościołowi, bo proroctwo właśnie służy ku zbudowaniu zboru, Kościoła. Już sobie omówiliśmy dar języków. Bardzo ważny dar, ponieważ kto językami się modli, siebie samego buduje. Omówiliśmy sobie także dar tłumaczenia, a bardziej dokładnie interpretacji języków. No i doszliśmy do daru, jak już powiedziałem, rozróżniania duchów. Już powiedziałem, że jest to trochę tajemniczy dar. Wiemy, jakie błogosławieństwo zawarte jest w darze uzdrawiania chorych i w tych darach, które przed chwilą wymieniłem. Ale dar rozróżniania duchów jest trochę takim tajemniczym darem i szczerze wyznaję, niewiele jest literatury na temat tego daru. Możecie spotkać wiele książek, całą masę literatury na temat daru prorokowania, tłumaczenia języków, darów uzdrawiania. Natomiast dar rozróżniania duchów jest trochę tak po macoszemu traktowany, jest zbywany. Dosłownie tylko kilka informacji, kilka zdań i przechodzi się w literaturze na temat darów Ducha Świętego do następnych darów. W moim przekonaniu dar ten jest bardzo ważny. Bardzo ważne, zwłaszcza w czasie, w którym my żyjemy. Jest on niezwykle potrzebny. I dzieci Boże powinny się o ten dar, absolutnie powinny się o ten dar ubiegać. Dlaczego ten dar jest tak ważny i dlaczego dzieci Boże powinny się o ten dar ubiegać? Wydaje mi się, że są co najmniej trzy powody, dla których ten dar należałoby uwzględnić w naszych modlitwach o dary Ducha Świętego. Jakież to są te trzy powody, dla których powinniśmy zabiegać jako wierzący ludzie o dar rozeznawania duchów? Pierwszy powód to z powodu inwazji fałszywych pracowników, fałszywych apostołów, fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli, a nawet fałszywych pastorów. Apostoł Paweł i inni autorzy Nowego Testamentu zapowiadali, że takie czasy nadejdą, że będzie wiele fałszu, wielu fałszywych pracowników, którzy choćby ze względu tylko po to, żeby sobie zabezpieczyć byt, zabezpieczyć etat, stają się pracownikami Kościoła. A więc ze względu na to, żebyśmy mogli rozeznać inwazję fałszywości. Nie byłoby problemu, gdyby można było rozumowo albo na oko rozeznać, kto jest prawdziwy, a kto jest fałszywy. Ale na oko rozumem, nie da się rozeznać. Bo jak pamiętacie, podczas pierwszego wykładu mówiłem, przekazywałem, informowałem, iż Jezus udzielił przestrogi. Uważajcie, bo wilki będą wchodzić w owczych skórach. A więc w stado będą wchodzić owce podobne do owiec, ale de facto w rzeczy samej to będą wilki w owczych skórach.
Przypomnijcie sobie, jaki sposób nastąpiło zwiedzenie, pierwsze zwiedzenie w historii ludzkości. Pierwsze zwiedzenie, czyli zwiedzenie Ewy. Widzicie, gdyby spotkała na swojej drodze kogoś, kto by wyglądał na szatana, o którym by wiedziała, że to jest szatan, że to jest diabeł, i z góry by wiedziała, że przyszedł po to, żeby ją zwieść, to najprawdopodobniej zaczęłaby krzyczeć: Adamie, pomóż, Adamie, ratuj. Albo z krzykiem by uciekła. Ale ta postać, która przed nią stanęła, wcale na szatana nie wyglądała. Bibliści są skłonni twierdzić, że była to niezwykła postać. Biblia powiada tylko, że wąż był najchytrzejszy ze wszystkich zwierząt. Ale popatrzcie na reakcję Ewy. Żadne zwierzę nie mówiło ludzkim głosem. Tymczasem wąż przemówił do Ewy. Ewa wyraźnie słyszała, co wąż mówi, i wcale nie zrobiło to na niej jakiegoś dramatycznego wrażenia. To by oznaczało, że była przyzwyczajona do mowy tej istoty, jaką był wąż. A więc, że była przyzwyczajona, była świadoma tego, że wąż mówi ludzkim głosem. Dlatego nie była w ogóle zdziwiona. Poza tym bibliści są raczej zdania, że była to niezwykle piękna istota, wąż. Nie jakaś obrzydliwa żmija, ale wąż, który wtedy jeszcze nie był wężem, ale powiedzmy sobie swoją posturą raczej prezentował piękno. Dlatego Ewa nie uciekała, ale z nim dyskutowała, rozmawiała, nie spodziewając się, że za tą postacią, nazwijmy to według tego, jak jest w Biblii napisane, za postacią węża kryje się szatan. A więc to nie wygląda w ten sposób, że diabeł, posyłając swoich agentów do kościołów, do grup, do społeczności, posyła ich w skórze diabła, w skórze wilkołaka. Nie, nie. Posyła ich w skórze owcy. Mało. Przecież czytamy nawet wypowiedź apostoła Pawła, że jego zwolennicy, czy jego słudzy przemieniają się w anioła światłości. Jakżeż więc po ludzku można rozeznać who is who, kto jest kto? W żaden sposób. No, gdyby w kościele któregoś dnia stanął anioł, tak jak kiedyś mówiłem, to by w całej Polsce mówiono: co to się tam nie wydarzyło? Anioł stanął. Nikt by nie zastanawiał się nad tym, że to mógł być fałszywy anioł, prawda? A więc przyjęto by z entuzjazmem wieść, że oto w tym kościele albo w tamtym kościele stanął w niedzielę za amboną albo przed amboną, za kazalnicą albo przed kazalnicą sam anioł. Byłaby to rzecz niezwykła. Ale tak jak mówię, to jeszcze nie oznacza, że jest to prawdziwy anioł. Posłuchajcie, co powiedział apostoł Paweł. W dziejach apostolskich w rozdziale 20, od 29 do 31 wiersza, apostoł Paweł pisze, mówi tak. Jest to pożegnalna mowa ze starszyzną efeską, podczas spotkania ze starszyzną efeską. I oto, co powiada apostoł Paweł. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Trudno je rozróżnić. Ten brat, znamy go praktycznie od dawna, od dzieciństwa, ale być może w pewnym momencie dał się zaskoczyć, dał się użyć nieprzyjacielowi, by czynić zamieszanie i chaos. A więc, kochani, po pierwsze, dar ten jest potrzebny po to, aby umożliwić dzieciom Bożym rozeznanie, rozróżnienie między prawdą a fałszem, między prawdziwym a fałszywym pracownikiem. Popatrzmy dalej do listu do Galacjan.
Ja tylko powtarzam niektóre myśli, bo myśmy już w zasadzie o tym mówili. List do Galacjan, 1 rozdział, od 6 do 10 wiersza. I tutaj apostoł Paweł ubolewa nad pewnym wydarzeniem w zborze, w zborach galackich. Dziwię się, pisze Paweł, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćby, uważajcie teraz, ale choćbyśmy nawet my, siebie tutaj włącza, albo anioł z nieba, taka możliwość istnieje, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Więc apostoł Paweł wyraźnie stwierdza, że jest taka możliwość, iż powiedzmy sobie, może wejść fałszywi ewangeliści, fałszywi nauczyciele, którzy będą przekręcać Ewangelię Chrystusową. Bardzo często, tak jak pisze tenże sam apostoł w 4 rozdziale, wierszu 17, motywacją tych ludzi, a więc wilków w owczej skórze, nie jest dobro społeczności, dobro Kościoła, ale dobro, ich dobro. Bo tenże sam apostoł Paweł powiada, gorliwie o was zabiegają, 4:17. Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A więc jeśli przychodzą fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy, fałszywi apostołowie, to ich celem nie jest zbudowanie społeczności, którą zastali. Im nie o to chodzi. Im chodzi o to, żeby jak najszybciej zwrócić na siebie uwagę, zdobyć zaufanie i oddzielić tę grupę dla siebie samych, dla swoich własnych korzyści. Wiecie, muszę powiedzieć tak, że niekiedy bardzo bolałem i nadal boleję, ale ja już jestem w takim wieku, że ten etap w jakiś sposób powoli przechodzę. Ale zdarzało się, że w zborze nagle pojawia się ktoś, kto skupia wokół siebie zainteresowaną grupę ludzi, takich, którzy go popierają, odłącza ich od zboru, a po jakimś czasie szuka możliwości nawiązania relacji z tą grupą, z której wyszedł, czy z której wyszli, po co? Żeby go wsparła w jego działaniach. Czyż to nie jest przewrotne? Odpowiadałem wtedy, słuchaj, czy po to, żeby pracować obok i robić zamieszanie i gorszyć ludzi, bo ludzie się z tego najczęściej gorszą, czy nie mogłeś tego robić tam, gdzie byłeś? Czy musiałeś wyprowadzać ludzi? No i bardzo często też się tak zdarzało i zdarza, że po wyprowadzeniu ludzi nagle mu się odechce albo z jakichś powodów przeżywa załamanie, no i przestaje mu się chcieć prowadzić tę grupę, którą odłączył. No i co wtedy się dzieje? Wtedy dzieje się to, że część tych ludzi zupełnie traci wiarę, a część wraca. Ale już poranionych, pokrzywionych, pytam się, czy to było potrzebne?
To nie było potrzebne. Ja znam i takie społeczności, grupy, które wyszły z jakiegoś, powiedzmy ze zboru, wyszły ze społeczności i w międzyczasie, gdy wyszły, to prowadzący ich, ten, który ich wyprowadził, a więc ten, który ich wyprowadził, zakazał im powrotu do miejsca, z którego wyszli. I to jest dziwne. To jest dziwne, że ludzie odchodząc ze zboru na przykład, by stworzyć inną społeczność, gdy ta społeczność się tam rozsypuje, nie wracają. Albo w niepełnym komplecie, niepełnym składzie wracają. A więc widzicie, że żyjemy w takich czasach, o których zresztą apostoł Paweł mówi, że w ostatecznym dniu wiele duchów zwodniczych wyjdzie na świat. I te duchy zwodnicze, one nie przychodzą jako zwodziciele, a więc przedstawiając się jako zwodziciele. Nie, nie, oni przychodzą jak owce, ale wewnątrz to są wilki drapieżne. I teraz, żeby wiedzieć, że tak jest, no człowiek się nie musi od razu zorientować. Bo jeszcze jest następna prawda. Jest prawda taka, iż najczęściej polują ci ludzie, te wilki w owczych skórach, polują nie na doświadczonych, ugruntowanych ludzi. Polują na kogo? Na młodych, niedoświadczonych, którzy nie mają jeszcze rozeznania. Nie wiedzą, co jest co. Nie wiedzą, jak się obronić. Polują na nich i potem ich, no tak to jest. Jeśli lew poluje na stado, to najczęściej porywa te najmłodsze, niedojrzałe zwierzęta. To samo jest i w kościele. Wilki w owczych skórach również atakują te niedoświadczone, nieugruntowane osoby. Tak to jest. Kiedyś ktoś powiedział tak, że w każdym stawie jest szczupak. I że powinien w każdym stawie być szczupak. No ale kogo atakuje szczupak? Kogo pożera szczupak? No właśnie takie ledwo dyszące ryby. Bo taką zdrową rybę to on nie zaatakuje. Ale taką, która wlecze nogę za nogą, to taką zaatakuje. Więc widzicie, jak ważne jest, żebyśmy się wzmacniali w Panu i w potężnej mocy siły Jego. Trudno jest rozeznać, jak już powiedziałem. Dlatego dzieci Boże powinny się modlić o dar rozeznania duchów. Bo apostoł Jan powiada, że w ostatecznych dniach wyjdzie wielu, wielu antychrystów. Że już wyszło, ale w ostatecznych dniach nastąpi szczególna ich inwazja. Antychryst, a więc ktoś bardzo podobny w swojej postawie do Chrystusa. Ale to jest antychryst. Niby tak, ale nie. Więc kochani, jako zbór i jako każdy z nas pojedynczo powinien się modlić o dar rozeznania duchów. To jest pierwszy powód, dla którego o to powinniśmy zabiegać. Drugą przyczyną jest to, iż my sami nie wiemy, chyba że wy jesteście macie takie doskonałe rozeznanie, że zawsze wiecie, iż to pochodzi z Ducha Świętego. Jeśli tak, to wam zazdroszczę. Ale w moim przekonaniu nawet uczniowie nie wiedzieli, skąd pochodzi ta inspiracja. Skąd się bierze to pragnienie? Skąd się bierze ta chęć? Bo wiemy, że nie zawsze ona pochodzi od Ducha Świętego. Ileż to ludzi ja słyszałem, Pan mi powiedział, a po jakimś czasie należało się zapytać, który Pan ci to powiedział? W każdym razie nie ten Pan. Bo rzeczywiście to nie był Pan, ale ktoś traktował, że to Pan mu powiedział. I już powiedziałem, że nie zawsze nawet uczniowie byli w stanie zorientować się, skąd pochodzi ta inspiracja, którą chcieli wypełnić. Ostatnio wam o tym mówiłem. Pamiętacie, że jednego dnia uczniowie wraz z Jezusem chcieli przejść przez Samarię. A Samarytanie powiedzieli, nie zgadzamy się, ponieważ wy idziecie do Jerozolimy. I
tak się Jakub i Jan zdenerwowali, iż powiedzieli do Pana Jezusa, całe szczęście, że tam był Pan Jezus. Mówią do Niego, pozwól, a my ściągniemy ogień z nieba, aby spalił tych Samarytan, tak jak to zrobił Eliasz. A co Pan Jezus mówi do nich? Nie wiecie, jakiego jesteście ducha, ludzie. Syn Człowieczy nie przyszedł po to, żeby zatracać, ale szukać i zbawić. A więc oni prawdopodobnie nie wiedzieli, jaka motywacja im przyświeca. Czy my zawsze jesteśmy przekonani, że to, co robimy, jest naprawdę z inspiracji Ducha Świętego? No, daj Boże, żeby tak było. Ale można mieć wątpliwość, czy zawsze wierzący ludzie to, co robią, tak jak myślą i tak jak mówią, pochodzi z inspiracji Ducha Świętego. Dlatego ważne jest tu rozeznanie. A więc, żeby Pan nam udzielił rozeznania duchów. Z jakiego ducha to mówimy? Z jakiego ducha tak postępujemy? Jaki duch nami kieruje, nas prowadzi? Albo inspiruje do czynienia tego lub tamtego. I po trzecie, dar rozeznania duchów jest także niezbędnie potrzebny dla rozeznania autentyczności darów ducha. Autentyczności darów. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, zresztą to mówiłem już. Nie każdy chrzest w Duchu Świętym jest prawdziwym chrztem. Nie każdy. Jeśli kogoś to nie zadawala, to umówmy się na rozmowę i dam wam liczne przykłady, że nie zawsze tak jest. Bo przecież to jest oczywiste, że gdzieś tam w buszu, gdzieś tam w Azji, różni szamani też mówią językami. Tak, mówią językami. I gdyby ktoś był nieświadomy, słuchając takiego szamana, który coś tam bełkocze, mógłby powiedzieć, tak, on przeżył chrzest z Duchem Świętym. To się zdarza, że nawet na takich ludzi się wskazuje, że przeżyli chrzest z Duchem Świętym. Dlatego jeszcze raz wam powtarzam. Osobiście jestem pesymistycznie nastawiony do tego rodzaju praktyk, aby wzywać ludzi na konferencjach, zlotach i tak dalej do przodu i mówić, powtarzajcie za mną. I zaczyna się mówić językami. Sylaba po sylabie, wyraz po wyrazie. I ci ludzie powtarzają, o, tysiące przeżyło chrzest Duchem Świętym. Ale zanim wrócili do domu, już nie wiedzieli, co mówili. I stracili możliwość mówienia innymi językami. Powiecie, ależ z ciebie zioł świątkowiec. W niedzielę wam powiedziałem, że mam legitymację numer jeden Kościoła Ziemiosiątkowego, więc jestem ziemiosiątkowcem, ale tradycyjnym ziemiosiątkowcem, ortodoksyjnym ziemiosiątkowcem. Tak jak mówiłem w niedzielę, Piotra kiedyś spowiadano za to, co się wydarzyło w domu Korneliusza. Jak ty mogłeś pójść? Jak ty mogłeś pójść do tego poganina i jeszcze z nim spożywać? A Piotr powiada, słuchajcie, ale on przeżył to samo, co myśmy przeżyli na początku. Więc jeśli przeżywamy chrzest z Duchem Świętym tak, jak było na początku, amen, niech tak będzie. I daj Boże, żeby tak było. Ale czy tak zawsze jest? Więc jeśli to odbiega od tego, co było na początku, śmiem twierdzić, że to jest fałsz. Czy każde mówienie innymi językami jest od Ducha Świętego? Mam wątpliwości. Czy każde prorokowanie jest od Ducha Świętego? No więc w jaki sposób? Skąd wiedzieć, że ten, który stoi, prorokuje i mówi, że to jest od Ducha Świętego? W jaki sposób wiedzieć? No prawdopodobnie rozumowo byśmy tego nieraz nie potrafili rozsądzić. Czy każde uzdrowienie jest dziełem Boga?
jest dziełem Ducha Świętego, jest dziełem Pana? W moim przekonaniu nie. Powiadam, wolę umrzeć, niż korzystać z nieczystych źródeł. A niektórzy takiej myśli nie dopuszczają. Pójdą do Harisa, pójdą do jakiegoś innego okultysty, żeby tylko osiągnąć uzdrowienie. Ja wolę iść do Pana, niż mieć do czynienia z tego rodzaju praktykami. Z nachorami, okultystami i tak dalej, i tak dalej. Ale czy mają miejsce tego rodzaju zjawiska? No tak. Przyjeżdżają gdzieś tam z Azji jacyś, którzy operują bez użycia nawet narzędzi, gdzieś tam jakoś mamroczą, zaklinają, różnego rodzaju lekarstw nieprofesjonalnych używają. No, jak już mówiłem, a kiedyś, przecież tak niedawno byliśmy świadkami fenomenu. Przyjeżdżał z Anglii niejaki Harris i gdybyście widzieli, możeście widzieli, co się działo wówczas w kościele. Słyszałem nawet księży, nawet mój przyjaciel, jeden z moich przyjaciół, ksiądz, z którym razem studiowaliśmy, zachwycał się tym Harrisem. Mówi, czy ty widziałeś, ile tam wózków inwalidzkich? Czy ty widziałeś, ile tam łóżek z chorymi? No ale ten Harris cały czas przecież mówił, że on tego nie czyni w imieniu Jezusa. Że on nie uzdrawia w imieniu... Nikt nie mógł zaprzeczyć, że nie uzdrawia. Uzdrawiał. Ale on mówił otwarcie, że tego nie robi w imieniu Jezusa. No jeśli nie, no to kto? I widzicie, jeśli się nie ma rozeznania, to można się dać nabrać, można polecieć, to można wpaść w te sidła. Diabeł jest w stanie wszystko podrobić. Diabeł jest w stanie, wiecie nawet co zrobić? Wyjść z jakiegoś człowieka, jeśli tam był, po to, żeby zwieść. Już to tłumaczę. Jeśli ktoś, nie w imieniu Jezusa, ale to znaczy może diabeł nawet nakazać swojemu słudze, demonowi, aby wyszedł z człowieka, po to, żeby zrobić wrażenie, żeby ten, kto tego dokonał, no, uznany był za kogoś wielkiego. No, przypomnę wam to, co się wydarzało w 8 rozdziale, jest to opisane w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. Szymon Czarnoksiężnik czynił cuda niezwykłe. Ludzie mówili, wielka moc Boża. A de facto, a prawdziwie, to kto to był? Czarodziej. Jaką mocą to robił? Demoniczną mocą. Ale ludzie uważali, że jest wszystko w porządku. Dlaczego tak uważali? No bo nie mieli rozeznania. W związku z tym absolutnie potrzebne jest Kościołowi dzisiaj rozeznanie, żeby nie poszedł na oślep za czymś, co ma pozory chrześcijaństwa, co ma pozory biblijności, ale de facto to nie jest prawdziwe. To są wilki w owczej skórze. A więc zwodziciele, którzy przychodzą po to, żeby zwodzić. Trzeba, jeszcze mam 15 minut, trzeba jednak być wyczulonym po tym, co powiedziałem, no bo każdy medal ma dwie strony, każdy kij ma dwa końce. Trzeba być wyczulonym, żeby nie popełnić, nie wpaść w drugą skrajność. Bo można wpaść w taką skrajność, że wszystko, co ma jakiś pierwiastek nadnaturalności, to ludziska lecą za tym. Biegną za tym. Ale żeby z drugiej strony nie wpaść w drugą skrajność. Wszystko, co jest nadnaturalne, żeby nie traktować tego jako demoniczne. A więc powiem tak, nie wolno wylewać dziecka z kąpielą. Nie wolno tego, co czyni Duch Święty, traktować jako demoniczne. I widzicie, Pan Jezus kiedyś dyskutował z uczonymi w Piśmie. I jest to przedstawione w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12.
w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12. I tu w rozdziale 12 wydarzyło się coś, co szokuje. Od 22 wiersza czytamy, że przyniesiono do Jezusa, czy przyprowadzono, przyniesiono do Jezusa człowieka opętanego, który był ślepy i niemy. I Pan Jezus uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok. I cały lud był zdumiony, uznając, że Jezus jest synem Dawida. Ale gdy to usłyszeli, wiersz 24, gdy to usłyszeli faryzeusze, to powiedzieli tak oto: on wygania demony mocą Belzebuba, a więc księcia demonów. A więc coś, co było oryginalnie z Ducha Świętego, zostało przypisane Belzebubowi, demonowi. Czy wiecie, co Jezus powiedział na taką postawę? Powiedział coś bardzo dramatycznego. W wierszu 31 powiedział tak, dlatego powiadam wam, każdy grzech i każde bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Zdumiewające, prawda? Może poszerzmy trochę ten temat, bo Biblia mówi, że ludzie mogą wobec Ducha Świętego zajmować aż 5 niewłaściwych postaw. 4 są odpuszczane. 4 są ludziom darowane. No, darowane, odpuszczane, albo nie tak zdecydowanie traktowane, jak ta 5, którą na końcu wymieniłem. Jakie to są te niewłaściwe, niegodziwe postawy ludzi wobec Ducha Świętego? Pierwszą z nich jest sprzeciwianie się Duchowi Świętemu. O tej postawie czytamy w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale, w 51 wierszu. 7 rozdział, 51 wiersz. Mówi tu Szczepan do tych, którzy go kamionowali. Powiada do nich tak: ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Tak jak i ojcowie wasi to czynili. Na czym polega sprzeciwianie się Duchowi Świętemu? Polega ono na tym, iż Duch Święty przekonuje nas, że jesteśmy grzesznikami. I jako grzesznicy potrzebujemy ratunku. Przekonuje nas, że tym ratunkiem jest Jezus Chrystus. On jest tym kołem ratunkowym. On nas przekonuje, abyśmy go przyjęli, abyśmy się rzucili, abyśmy się ratowali poprzez przyjęcie, uchwycenie się tego koła ratunkowego, jakim jest Jezus. No ale ludzie na ogół, albo większość ludzi słysząc to, albo w żart to zmienia, albo po prostu odrzuca. A więc kiedy Duch Święty nas nakłania do przyjęcia Jezusa jako naszego osobistego Zbawiciela, a my to odrzucamy, a wielu ludzi to robi, to co się dzieje? I jaki grzech popełniają? Sprzeciwiają się Duchowi Świętemu. Czy ten grzech będzie przebaczony, czy nie będzie przebaczony? Będzie, jeśli następnym razem, bo tak się zdarza, że raz człowiek słyszy, drugi raz słyszy, trzeci raz słyszy, ale za 10 razem nagle dotrze do niego, nagle skruszony zostanie jego twardy kark i przyjmuje Jezusa. To co, te wszystkie poprzednie przypadki Bóg, Jezus przebacza czy nie przebacza? Przebacza. A więc ten grzech sprzeciwiania się Duchowi Świętemu jest przebaczalny. Ale bardzo was proszę, żebyście nie wpadli w skrajność. Bo czasem tak jest. Czasem tak ludzie mówią. Nawrócę się, jak będę stary. Ja jestem młody, chcę się wyhulać, wyszumieć, skorzystać z życia, a jak już będę na łożu śmierci,
no to wtedy to zrobię. Problem tylko w tym, że nikt nie wie, czy ta starość kiedykolwiek nastąpi. Nikt też nie wie, czy jutro nastąpi. Dlatego słuszne jest, kiedy mówimy, nie zwlekaj, zrób to tu i teraz, zaraz. Nie sprzeciwiaj się już dłużej Duchowi Świętemu. Po drugie, drugi grzech przeciwko Duchowi Świętemu to okłamywanie Ducha Świętego. Okłamywanie Ducha Świętego. Niemądrzy ludzie, jak można Ducha Świętego okłamać? Przecież On wie wszystko. Przecież w liście do Koryntian jest napisane, że Duch Święty bada wszystko i wie wszystko, ale są tacy głupcy, którzy myślą, że okłamią Ducha Świętego. Czy wiecie, że są? Popatrzcie do Dziejów Apostolskich, 5 rozdział, 3 wiersz. Chodzi tu o dramat Ananiasza i Safiry. Na czym ten problem polegał? Wiersz 3 powiada tak. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? A więc Ananiasz okłamał Ducha Świętego. Na czym to kłamstwo polegało? Mieli rolę. Nikt im nie kazał tej roli sprzedawać. Mimo wszystko oni tę rolę sprzedali. I pewnie gdzieś tam sobie po cichu uzgodnili, że zrobią wrażenie na całym kościele, na całej społeczności, gdy przyniosą pieniądze, ofiarują, a gdy ich Piotr zapyta, czy to są wszystkie pieniądze, odpowiemy tak, wszystkie pieniądze, które uzyskaliśmy ze sprzedaży tej roli. Moje pytanie jest następujące. Czy stałoby się coś, gdyby powiedzieli Piotrze nie, jest to 50%, a resztę no, zatrzymaliśmy dla siebie i naszych wnuków. Czy Piotr miałby o to do nich pretensje? Pewnie nie. Pewnie by powiedział, ależ jesteście ofiarni. Dziękuję wam w imieniu całej społeczności. Ale ich perfidia, zakłamanie polegało na tym, że część pieniędzy sobie zatrzymali, resztę przynieśli, a gdy ich Piotr zapytał, czy to są wszystkie, tak Piotrze, co do grosza wszystko oddajemy. I w ten sposób chcieli zaimponować społeczności. Ale nie spodziewali się, że Duch Święty rozszyfruje to. Że Duch Święty wiedział, że tam do pończochy schowali resztę. I w związku z tym Piotr powiada, dlaczego okłamujesz Ducha Świętego? Kiedyś brat Paweł Cholewa mawiał, że on nie śpiewa pieśni 220. A wiecie, jak brzmi ta pieśń numer 220? Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być. No, więc jak to jest? Prawdę mówimy, śpiewając tę pieśń? Dlatego Paweł Cholewa, ja pamiętam, jak on to mówił, ja tej pieśni nie śpiewam. Pytam, dlaczego? No, bo nie chcę kłamać, że wszystko oddaję. Skoro nie wszystko oddaję, może rzeczywiście lepiej tej pieśni nie śpiewać. A może lepiej wszystko oddać, a nade wszystko swoje życie. Oddać Jezusowi. No wszystkiego pewnie nie oddamy, bo przecież nie oddamy naszych samochodów, nie oddamy naszych domów, nie oddamy naszych pól, ale siebie samych w pełni możemy oddać Bogu. Prawda? No i wtedy będziemy mogli śpiewać tę pieśń 220. A jeśli tego nie zrobiliśmy, mamy prawo powiedzieć nie, obłudnikiem nie będę. Śpiewać tej pieśni nie potrafię. A więc jest to okłamywanie Ducha Świętego, kiedy mówimy coś, co nie jest prawdą. Po trzecie, zasmucanie Ducha Świętego. W liście apostoła Pawła, ale przepraszam, czy ten grzech może być przebaczony, czy nie? Jeśli okłamywaliśmy kiedyś Ducha Świętego. Czy nie było tak, idąc rano do zboru, uzgodniliśmy z żoną, wiesz co, damy dzisiaj po 100 zł na kolektę. Ale w międzyczasie, zanim doszliśmy do zboru, doszliśmy do wniosku, że tylko po 50 zł. A
w końcu każdy z nas dawał oddzielnie i dał tylko po 20 zł. No więc chciałbym zapytać, czy to może być przebaczone, czy nie? Nigdzie nie jest napisane, że nie. Jeśli przeprosimy Boga za to, żeśmy okłamali Ducha Świętego, daliśmy nie w taki sposób, jak czuliśmy, że powinniśmy dać, to Bóg nam to przebacza. Trzeci grzech, który także Bóg przebacza, a także odnoszące się do Ducha Świętego. Efezjan 4,30. W liście apostoła Pawła do Efezjan 4,30 Paweł powiada tak: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Czyli widzicie, Ducha Świętego można mu się sprzeciwiać, można go okłamać, ale można go też zasmucić. Tego tematu nie będę rozwijał, bo prawdopodobnie trzeba go będzie szerzej omówić. Chcę go omówić. Chcę mówić w pewnym momencie na temat niebezpieczeństwa albo możliwości zasmucania Ducha Świętego. Czym my możemy zasmucić Ducha Świętego? W jaki sposób ja mogę zasmucić Ducha Świętego? Możemy go zasmucić, wiecie czym? Gniewem, zapalczywością, krzykiem jeden na drugiego, złorzeczeniem, no i inne, ale o tym będziemy w swoim czasie mówić. Jeśli tego rodzaju przywary nam towarzyszą w naszym życiu, to w ten sposób zasmucamy Ducha Świętego. A zasmucając Ducha Świętego, no trzeba to także o tym wspomnieć, bo Paweł to o tym mówi, dajemy dostęp diabłu. Ktoś, kto zasmuca Ducha Świętego poprzez takie czy inne niegodziwe postawy, jednocześnie daje przystęp diabłu do swojego życia. Toczy się dyskusja, o tym będziemy mówić, czy wierzący człowiek może być opętany przez diabła, czy nie. Moja odpowiedź jest nie. Ale to nie oznacza, że nie może dawać przystępu diabłu. Jeśli ktoś kłamie, daje przystęp diabłu, bo ojcem kłamstwa jest kto? Diabeł. A więc kłamiąc, jesteś tubą diabła. Jeśli ktoś kłamie, oczywiście przepraszam, jeśli ktoś nie kłamie, a ja go obraziłem. Jeśli obmawiasz, plotkujesz, to jesteśmy tubą wroga. Ale w ten sposób jednocześnie zasmucamy Ducha Świętego. Ale czy ten grzech może być, ponieważ będziemy o tym mówić w swoim czasie, czy ten grzech może być przebaczony, czy nie? Tak, może być. I Bóg nam to przebacza. Jeśli się tylko zreflektujemy, jeśli się tylko dojdziemy do wniosku, żeśmy zrobili źle, skrzywdzili, powiedzieli niegodziwie i prosimy, Panie, wybacz nam to. Pan miłosierdziu swoim i w łasce swojej nam to przebacza. A więc to nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o którym moglibyśmy powiedzieć, że to jest grzech na śmierć. Po czwarte, gaszenie Ducha Świętego. Pierwszy list do Tesaloniczan 5,19. Apostoł Paweł pisze ten oto sposób. Pierwszy list do Tesaloniczan 5,19. Pisze Paweł tak. Ducha nie gaście. Co to znaczy ducha nie gaście? Nie gasić. Kiedy możemy mówić, że gasimy ducha? Czy nigdy wam się nie zdarzyło, że jechaliście, no załóżmy autobusem, pociągiem, w tramwaju, albo siedzieliście na ławce w parku i ktoś się do was przysiadł? I wewnątrz coś się dzieje. Powiedz mu o Chrystusie. Daj mu Ewangelię. Daj mu Nowy Testament. A nie znam tego człowieka. Pierwszy raz go na oczy widzę. A może się ze mnie wyśmieje, a może mnie niegodziwie, złośliwie potraktuje. Wstajemy i odchodzimy. Cośmy zrobili? Zgasili Ducha Świętego. Duch Święty chciał się nami posłużyć. Chciał nas rozpalić do tego, żebyśmy mu złożyli świadectwo. A myśmy to zgasili. A myśmy go zgasili. Inny przykład. No, Duch Święty chce nas użyć, żebyśmy przynieśli poselstwo, proroctwo. Czy przekaz proroczy.
albo powiedzieli świadectwo w zborze, albo jeszcze coś. O, ja taki borak, gdzie mnie tam? Ale czujemy, żeśmy to powinni zrobić. Co w ten sposób robimy? Gasimy Ducha Świętego. I jeśli to się powtórzy jeszcze raz, może jeszcze raz, nie mam gwarancji, że się powtórzy jeszcze raz. Ale może się po prostu Duch Święty odstąpi. To znaczy, dojdzie do wniosku, że jesteśmy na tyle nieodpowiedzialni, że już szósty raz nie będzie do nas mówił, użyje kogoś innego. Użyje kogoś innego, kimś innym się posłuży. Ja miałem takie przeżycia. Kiedyś, będąc w pewnym miejscu, czułem wyraźnie, że Pan chce, żebym przekazał poselstwo prorocze. Ale zgasiłem. Powiedziałem, nie znam tu ludzi, co oni sobie o mnie pomyślą, a jeszcze mnie skrytykują, moja opinia ucierpi. Nie, Panie. Gdy tylko powiedziałem nie, ktoś w innym miejscu sali zaczął przynosić proroctwo i przynosił dosłownie to samo, co ja chciałem powiedzieć. A wiecie, jak ja wracałem z tego nabożeństwa? Jak zmokła kura. Bo miałem świadomość, że zgasiłem Ducha Świętego. I powiedziałem, Panie, już nigdy tego nie będę robił. Jeśli będziesz mnie rozpalał, zachęcał, inspirował do tego, żeby to zrobić, niezależnie od tego, czy się to ludziom podoba, czy nie, będę to robił. Bo Paweł dzisiaj mówił do nas, moją rzeczą nie jest moją rzeczą robić to, co się ludziom podoba, a więc głaskać ludzi. A więc gaszenie Ducha Świętego. Czy ten grzech może być przebaczony, czy nie? Może. Nie, nigdzie nie jest napisane, że gaszenie Ducha Świętego to jest grzech niewybaczalny. I teraz wreszcie doszliśmy do piątego grzechu. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. I ten właśnie grzech, Pan Jezus powiedział, nie będzie ludziom wybaczony. Wy możecie bluźnić przeciwko Synowi Bożemu, powiedział Jezus. Wy możecie bluźnić, ale jeśli ktokolwiek bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, ten grzech mu nie będzie przebaczony ani w tym, ani w przyszłym wieku. Co to, cóż takiego się wydarzyło, że Jezus powiedział, iż to było bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu? No już mówiłem na początku. On, Jezus, wypędził demona, człowiek został uzdrowiony i za to, co się wydarzyło, chwała powinna była być oddana komu? Bogu. No bo przecież to Bóg tego dokonał poprzez usta, ręce Pana Jezusa. Tymczasem ci religijni ludzie powiedzieli, to nie on, to Belzebub. I chwała, która należała się jedynemu wszechmogącemu Bogu, była nakierowana, przekierowana na kogo? Na Belzebuba. Nie dość, że tego człowieka dręczył przez tyle lat, to jeszcze teraz został pochwalony. Bogu została odebrana chwała, a Biblia mówi, że Bóg chwałą swoją z nikim się nie zamierza podzielić. On uzdrowił. I ci ludzie mogli oddać Bogu chwałę za to. Tymczasem chwała została przeniesiona na niego. Tak wynika z kontekstu. Tam nie było żadnego słownego bluźnierstwa przeciwko Duchowi. Po prostu było przekłamanie, przeniesienie na Belzebuba, a więc władcy demonów, tego, co Chrystus uczynił. I widzicie, tu trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. I tu jest potrzebny dar rozeznania duchów, żebyśmy widząc cud, nie mówili, to jest od diabła, żebyśmy widząc coś, co się nie mieści w ludzkiej głowie, w naszym pojęciu, nie mówili, a to jest od diabła. A przecież gdy tylko powstał ruch ziemsiątkowy, gdy ludzie zaczęli mówić nowymi językami, ci, którzy tego nie rozumieli, powiedzieli, że to jest od diabła. Ja znam ludzi, którzy mówią, że mówienie językami to jest od diabła. Skoro nie rozumiesz, nie wiesz, to proś Pana, żeby ci objawił. Czekaj na dar rozeznania, a nie osądzaj, bo w ten sposób możemy odwrócić chwałę, która się Bogu należy,
a skierować w niewłaściwą stronę. A więc widzicie, dar rozeznania duchów jest absolutnie potrzebny, i to z wielu powodów. Między innymi po to, żebyśmy mogli się zorientować, kto jest fałszywym, a kto jest prawdziwym sługą Pana. Po drugie, żebyśmy mogli się zorientować, jakie intencje mu towarzyszą, z jakich intencji jakimi intencjami kieruje się ten czy tamten, chcąc osiągnąć, zrobić to czy tamto, tak jak Jan i Jakub. A po trzecie, nie każdy dar, którego manifestacje oglądamy, słyszymy, widzimy, pochodzi od Ducha Świętego. Żebyśmy nie myśleli o kimś, że jest supermenem, może być supermenem, ale przez kogo używanym. A więc rozeznanie, z jakiego źródła pochodzą te nadnaturalne zjawiska. Ale tu jeszcze raz podkreślam, trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, żeby nie osądzać, nie krytykować tego, co od Ducha Bożego pochodzi, nie przypisywać tego diabłu. Bo to jest bluźnienie przeciwko Duchowi Świętemu.